początek sezonu 2013-14 w Teatrze Miejskim w Gdyni i już 28 września premiera pokojówek Jeana Jeaneta w przekładzie Jana Błońskiego. No, sztuka słynna, autor, którego przedstawiać nie trzeba, skandalista, a jednocześnie poeta teatru. I w tejto sztuce cała opowieść o pani i dwóch zbuntowanych pokojówkach. Wy lubicie się bawić, ale nigdy się nie śmiejecie. Będę was rozpieszczała. Bardzo rzadko teatr stosował się do sugestii Jeaneta, żeby rolę pokojówek grali mężczyźni. Nie będę powiedział, dlaczego to jest ważne, bo to państwo zobaczycie w spektaklu, że to otwiera zupełnie inne płaszczyzny, zupełnie inne znaczenia. Natomiast autor wyraźnie we wstępie do pokojówek pisze, że to powinni grać aktorzy. No i u nas tak to jest. Pokojówki Solange gra Dariusz Szymaniak, Szymon Sendrowski gra młodszą pokojówkę, czy pokojowca, jak kto woli, Claire. Rolę pani Beata Buczek-Żarnecka. A tekst Jeaneta, czyli samego Jeaneta, gra Andrzej Redosz, który właśnie tym tekstem uzasadnia taki, a nie inny wybór aktorski. Rolę Claire i Solange winni grać mężczyźni. A może reżyser powinien ukazać to, co wtedy działo się we mnie, kiedy pisałem tę sztukę? Albo to, czego mi tak dotkliwie brakowało? Pokojówki podczas nieobecności pani wcielają się w panią, ubierając jej suknię i odgrywając cały ten teatrzyk buntu pokojówki, która się buntuje przeciwko pani. Potem wraca rzeczywistość. Także to wszystkie poplątanie rzeczywistości, teatru, kryminału, spektaklu, no, w jakimś sensie erotycznego, to wszystko zobaczycie na scenie, na małej scenie Teatru Miejskiego w Gdyni. I czekasz na darowiznę, na zapis w testamencie. Ja zrobię wszystko, co mojej mocy. Wiem, skoczysz. Nie, pchniesz mnie w ogień.